Witam Was po oporowej majówce. Ale po majówce nie zwalniamy tempa, tylko ciśniemy dalej, żeby w końcu się poobsiewać. I tak, wczoraj poniedziałek. Późno zaczęliśmy, z zbornikiem było dziś około 14. Wiadomo, przerwa na co jeszcze i wieczorem, także prawie 4 hektary gdzieś około zostało bobliczkiem nawiezione. No faktem, że wszystko na gromadkach, to szybko ubywało. A dzisiaj kontynuujemy robotę. Jeden rozrzutnik standardowo na pusto nie jedzie, jest zapełniony z płyty. Poprawi się po tym, co się wcześniej trząchało przed deszczami. I zaraz lecimy na ładowanie gromadki, bo troszeczkę zostało. A co i jak, to powiem na miejscu. No i mamy takie piękne pole, ale jest jeden szkopuł, tamten domek. Z tamten domek nie da się przejeżdżać i miałem sobie logistycznie rozplanowane, że jednak będzie się dało przejeżdżać, ale mokra wiosna mocno zmieniła plany i troszeczkę za dużo obornika się tutaj zrobiło. Nawiedziliśmy ten koniec, próbowaliśmy przez ten domek po pół przewozić, ale się nie dało rady i nie ma sensu się na dwa ciągać. Więc pomysł padł na to, że jak starczy obornika, bo jeszcze tam trochę na płycie zostało, plus tamtej drugiej gromadki na resztę, to zostawić. Ale wczoraj jak rozłożyłem tamtą drugą gromadkę, myślę sobie, na jaki czort ja to sobie będę zostawiał i omijał przez cały rok, przez cały sezon, żeby na jesieni to tutaj rozrzucić. Tak to w tym samym miejscu by było rozrzucone, więc od razu teraz rozrzucamy drugi raz. Bo tutaj i tak muszę zasiać trawą ze względu na tamten dołeczek nieszczęsny. On niby niepozorny, ale tam zawsze jest mokro, więc tak jak te drzewa są, tak ten koniec działki będzie musiał być zasiany trawą i z równego 5 hektarów zrobi się 4. Tak samo tamten drugi brzeg tej działki ma też taki sam minus z tym dołkiem i też tam został kawałek trawy. Ale właśnie się okazuje, że i z tyłu musi być. Na szczęście dojazd mam z dwóch stron, więc nie będę środkiem zostawiać żadnej dróżki, szlaczka, czegokolwiek. No i tutaj zostały mi jeszcze ze dwa rozrzutniczki, także widzicie pole blisko domu. Więc resztę nie będzie problemem z płyty dowieść. Jak widać, kończymy robotę i obornikiem sypanie. Ledwo co się wyrabiałem z płyty dowozić, bo to jest dogodna tutaj działeczka do orki. To jest długo, mało kręcenia, naprawdę szybciutko ubywa. Także już powoli jest skończone z tą działką. Zostanie tylko jedna gdzieś 5,5 hektara. I to pewnie jutro będzie robota z tym szła i już można będzie kontynuować, że tak powiem, zasiewy. A few moments later. Witam Was po dłuższej przerwie. Niestety ten tydzień mocno wziąłem się za robotę, żeby troszeczkę podgonić ten sezon. I od początku tygodnia przez pierwsze 3 dni nawiozłem prawie 11 hektarów obornikiem. To przeoraliśmy między innymi, teraz jesteśmy na działce 5 hektarowej, która była w tym tygodniu nawożona. I od czwartku, czyli od wczoraj, sypię nawozy. Niestety partia kornkali mi się trafiła taka kiepska i mocno zbrylona, nawet niektóre worki zamknięte. Nie udało się wczoraj wysiać nawozów na to, co planowałem, a ogólnie jest 30 hektarów jeszcze do złowienia. Na razie kończę wysiewać na 21, jakieś 22 hektarki. Jeszcze na 2 hektary pojadę troszeczkę dalej pole oddalone. Wtedy jeden worek kornkali i salmagu zmieszam i jednym przejazdem to zrobię. Także 24 hektary chcę dzisiaj, żeby były już zamknięte nawożenie. No i jeszcze jest zbiornik na Grodowicy do opóźnienia. Niestety jak co tydzień tego nie przeskoczę, muszę to wybrać.
i to dzisiaj planuję zrobić. I później dopiero będą zaczęte siewy, więc w czasie tata uprawia. Na górę do prawa tyle się szybko w tym 6-metrowym, to ubywa pola niesłychanie w fajnym tempie. Także no cóż, no, taki mały cel. Wysiewam właśnie salmak, bo skończył mi się saleczek i miałem jeszcze zapasy z zeszłego roku. Salmaku troszeczkę przeszalałem na użytki zielone, za dużo azotu dałem. I będzie trzeba jeszcze na ostatnie 6 hektarów azot dać w formie mocznika, bo tylko taki mi został. Także na 6 hektarów to na mocznika to będzie naprawdę przyzwoicie brzmiało. Zobaczymy, jaki tego efekt będzie. Jak będzie dobrze, to może i wszystkie pola pod kukurydzę będą mocznikiem spane. Taki, można powiedzieć, mały eksperyment. Także póki co sieję nawozy. Widzimy się za morzem. Właśnie już kończę siać nawozy. Zostanie mi tylko żużela 6 hektarów, ale to jutro rozsypię, bo dzisiaj już będę brał się za gnojowice i później sianie. A przez miedzę zbiera firma Blake, znana wszystkim zapewne. Ładne zestawy, ładne robotniki, nie można powiedzieć. Jak widać, gnojówkę już się leje. No i byłem zmuszony tym samym ciągnikiem mieszać, a później wozić, bo nie mówiłem, ale sąsiad sieje mi od rana kukurydzę. Wczoraj u siebie siał moim zestawem, dzisiaj przyjechał mi pomóc trochę i już 4 hektary zasiał. Zasypaliśmy siernik ponownie, jak mieszało się szambo. Pojechał na 5-hektarową działkę. Może uda mu się zdążyć to dzisiaj zasiać, bo też wiadomo, ma swoje obowiązki. A reszta zostaje mi. Po prostu im więcej on zasieje, tym mniej będzie miał na noc, bo chciałbym po prostu chociaż te 20 hektarów, żeby dzisiaj było zasiane. Jeżeli się uda, to będzie cacy. No żeby nie te nieszczęsne szambo bym musiał wywozić, no to by było naprawdę, naprawdę zarąbiście. A tak, no niestety, mam przymusowy obowiązek, ale całe szczęście, że sąsiad pomaga, także pan może nie legnie w gruzach. No i witam po obrządeczku, kurczę, na wieczornej zmianie. Ja sieję już tak od 5:00, udało mi się około hektara zasiać, nawet ponad hektar, ale fajne kawałki, bo bardzo długie tamte pole 5-hektarowe, to tam prawie kilometr jest, pół kilometra długości, a tu 1,4 km, także tych nawrotów nie ma, tylko się leci i hektary ubywają. I już w sumie blisko połowy tego, co dzisiaj miało być zasiane, to zasiane. Także na nockę mi około dychy zostanie do zrobienia. Będzie długa noc, nie wiem jak długa, ale do zrobienia, niestety. Generalnie sąsiad mi pomógł i zasiał ponad 8 hektarów, także naprawdę sympatycznie. Tak, taka współpraca to naprawdę fajnie wychodzi. Ja akurat w międzyczasie sobie dokończyłem nawozy, siać i wywieźć 6 beczek szamba, także idealnie, idealnie można powiedzieć, się wszystko złożyło. I teraz później właśnie on skończył, zjedliśmy obiad, odrzuciłem go, poobrządzałem, poogarniałem tutaj wokół domu i zabrałem się za sianie. Miałem się już nie bawić w żadne kombinowanie, odmiany poletkowe, testy, inne duperele. No ale co będę ukrywał, namówili, cholera namówili. I tutaj jeszcze jedno podejście już kiedyś chciałem z IGP, kod Izuka. Tak około 2 hektarów będę miał, czyli tą działkę i następną troszeczkę zacznę. I dla porównania Pionier 9241 pójdzie obok. Sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie. No i też na jednej działce 2 odmiany, jedną LG, drugą taką, można powiedzieć, typowo testową. Zobaczymy, co z tych odmian wyjdzie. Sam jestem ciekaw, troszeczkę miszmaszu będzie, ale dużo nie, bo znowu pozapominam, co gdzie mam posiane i trudno będzie efektów dojść, ale mniej więcej zobaczymy, co na tym polu będzie ten kod Izuk i na drugim, jak z Pionierem w porównaniu będzie wyglądał.
i zobaczymy, czy będę dalej coś kombinował, czy już to definitywnie będzie zamknięty temat testów i zostaje przy stricte sprawdzonych odmianach. Właśnie skończyła się odmiana IGP kod Izuki, teraz leci Pionier, fajnie, 8 rzędów od miedzy, no i kawałek tutaj nie widać z kraju pola, ale jakieś 40 metrów jeszcze przyjechałem, także będzie 12 rządków i reszta mniej więcej tyle zostanie, no tam klinie to troszeczkę mniej, jakieś 10 rządków tego pioniera, także będzie można ładnie porównać. Także przypomnijcie mi, jakbym zapomniał, od prawej GP, od lewej pionier. No, wybiła 22 i ja właśnie skończyłem kolejne pole. W sumie dzisiaj zasiane gdzieś jest około 14 hektarów. No mniej więcej jakieś 14 hektarów jest zasiane dzisiaj. Zostało jakieś 9, 2 odpuszczę, także dzisiaj 7, bo nim tata mi uprawi tam te 6 ostatnie, to sobie te 2 rano zasieję, taki niż mam zakręcony, ale no, taka mniej więcej jest, tak właśnie sobie mniej więcej to ułożyłem dzisiaj. No i cóż, jadę się, dosypię woreczek nasion i 1,5 hektara jeszcze sobie zasieję i później przyjeżdżam i sypię i nawozy, i nasiona, i jadę na 5 kół ostatnią dzisiejszą działkę. Ona niby byłaby fajna do siania, tylko ma takie dwie łąki wcięte, ale no, no cóż, no, ominiemy jakoś po malutku się, może do tej drugiej, trzeciej nocy uda to zasiać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jest już sobota, czyli jest już po północy, ja zaczynam ostatnią działkę na tą noc, przewidzianą 5,5 hektara. Taka troszeczkę nieregularnych kształtów, no ale aby obrobić początek, właśnie na początek, najgorszy moment tej działki, to później już będzie lecieć, także rozkładam sobie znacznik. Na początek jeden, bo tu są gałęzie, trochę krzaki, to nie chcę urwać. O, zapomniałem doregulować tego, ja pierdolę. No ale nic, dzisiaj wytrzymać muszę. Także trzeba się spinać, żeby coś jeszcze tej nocy się kimnąć. Szybka aktualizacja, jest troszeczkę po pierwszej. Gdzieś około 2 hektarów zasiałem, może troszeczkę nie. Ale mimo wszystko najgorsza robota, w najgorszym miejscu, bo 2 słupy do ominięcia. Wszystkie poprzeczniaki, wszystkie zawijasy praktycznie najgorsze poogarniane. Powiem wam szczerze, że już mam dość walki ze snem, zmęczeniem. Zostało mi około 10 hektarów na jutro, gdzie dzisiaj jakieś 19 zostało zasiane. Plus do tego jeszcze sąsiad u siebie rano 3, także w sumie 7 dzisiaj zasiał do około 22 hektarów, więc no to jest naprawdę, mi się wydaje, dobry wynik jak na 4 rządówkę. Nie ma co na siłę się przemęczać. Jeżeli jutro w sobotę nie uda się posiać wszystkiego, no to w niedzielę dosieję jakąś działkę i nic się złego nie stanie w tym wszystkim, a jeżeli no już naprawdę w niedzielę nie, no to w poniedziałek rano, także to nie ma co się dożynać. I tak jest nieźle, tak jest nieźle. Z 29-19 dzisiaj zasiadł, no to naprawdę nie można narzekać. Jeszcze rano nawozy rozsypywałem, szambo woziłem, naprawdę bardzo dobry wynik. Jeżeli jutro by taką intensywnością pracy ruszyć, to spokojnie bym to pozasiewał, także też troszeczkę trzeba przespać się, jest 1:35, nim dojadę do domu, wstawię siednik, bo chociaż sam siednik do garażu wstawię, no to już pewnie będzie blisko drugiej, jeszcze umyć się, także jakieś 2 godziny snu, takie absolutne minimum, żeby dało się funkcjonować w miarę jutro jako tako. Zobaczymy jak to będzie się układać, może nie będzie tak źle,
jakoś to będzie w każdym razie, także nie przedłużą, bo już mi się chyba i język kończy od tego oporu. Także dzisiaj na miękko, trzeba zrobić sobie pauzę, bo jutro też intensywny dzień się szykuje. I co, jak na nocne sianie, to w miarę prosto wyszło jeszcze. Także dzisiaj zaczynam dzień od dokończenia tej działki, a później zobaczymy co dalej, czy nawozy, czy jeszcze tą ostatnią działkę, co jest przygotowana, zasieję. Także no, cytując klasyka, ludzie kupują te GPS-y, bo prosto jechać nie umieją, a tu śpiący, zmęczony w nocy i w miarę się udało uprowadzić. Wszystko zależy od chęci. Tu jest RTK, panowie, prawdziwe. Jest 10 i powoli zbliżamy się do końca tego oto pola. Nawet ładnie to wygląda. A tymczasem lecę sobie sypać nawozy. Już ostatni składnik Kornkali, też jakieś 150 kg na hektar. Bo uprzednio już pojechałem z mocznikiem z podobną ilością. Zobaczymy jaki tego efekt będzie. Bym sypnął troszeczkę więcej tego Kornkali, ale że się trafiło takie zbrylone mocno, no to się odechciewa wszystkiego. Po prostu jakie jest, tak sypnę już na koniec. A co do siewu, zobaczymy ile dzisiaj mi się zechce. A pewnie resztę zostawię sobie na poniedziałek. Nie ma co się dożynać. I tak ładnie poszło moim zdaniem. Co wam powiem, to wam powiem, ale dzisiejszy wieczorny porządek mi szedł. Właściwie nie szedł totalnie. Jest już grubo po 19, także postanowiłem, że już sobie na ten tydzień odpuszczam. Zostało mi 8 hektarów. Miałem chęć jeszcze dzisiaj ze dwa sobie zasiać, bo te dwa są w przeciwnym kierunku niż tamte 6. I żeby w poniedziałek było łatwiej, tak sobie myślałem, ale w sumie zrezygnowałem. Dam na luz i tak dobrze daliśmy w tym tygodniu czadu i sporo udało się tej roboty podgonić, także nie jest źle, bo wszystkie pola poprzygotowywać pozostałe, obornikiem posypać, poorać i zacząć zasiewy, także naprawdę roboty było co niemiara i tak jestem pod wrażeniem, że tak się udało to wszystko ogarnąć. Także na poniedziałek zostanie mi 6-8 hektarów i może wieczorem zacznę szykować maszyny do tematu zielonkowego, czyli przyczepię ostrzenie noży, standardowy temat, jakieś tam smarowanka i inne duperelki, może jeszcze czasu będzie chwila, żeby ciągniki ochlupnąć troszeczkę z tego kurzu, zobaczymy, czas pokaże, a tymczasem na ten tydzień wystarczy, widzimy się w przyszłym, bo w przyszłym będą na pewno zakończenie siewów i zaczynam od razu robotę z sianokosami, także do zobaczenia.